nami najnowocześniejsza hala wystawiennicza w Polsce. My znajdujemy się na terenie zewnętrznym, którego łączna powierzchnia to 20 tysięcy metrów kwadratowych. Na tej powierzchni zebrały się czołowe firmy związane z infrastrukturą drogową. Jest to pierwsza edycja targów. Pomimo tego udało nam się zgromadzić na tej imprezie 134 marki reprezentowane przez naszych wystawców. Imprezie towarzyszą dynamiczne pokazy maszyn budowlanych, szereg seminariów i konferencji. Można tutaj wymienić na przykład wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Znajdujemy się w tej chwili na targach Expo Silesia, pierwszych targach związanych z infrastrukturą na Śląsku. W związku z tym nasza firma postanowiła jako lokalny patriota wziąć udział w tych targach, wesprzeć tą inicjatywę. Sądzimy, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Na Śląsku w tej chwili brakuje imprez tego typu. Postanowiliśmy się bardzo poważnie wystawić. Przywieźliśmy z sobą ponad 40 maszyn z przekrojem wszystkich produktów, które znajdują się w dyspozycji naszej firmy. Firma Volvo Maszyny Budowlane Polska zdecydowała się na udział w targach Infra Meeting w Sosnowcu. Są to targi, które odbywają się po raz pierwszy. Katowice i generalnie Górny Śląsk jest rynkiem o ogromnym potencjale dla nas. Mamy tu wielu klientów, chcemy się tu z nimi spotkać, chcemy przedstawić im nową maszynę w naszej ofercie, czy nową rodzinę maszyn w naszej ofercie. Rynek górnośląski bardzo dynamicznie się rozwija, budowanych jest tutaj sporo dróg. Mam oczywiście nadzieję na to, że wreszcie przetargi się zaczną rozstrzygać, że rynek się jeszcze bardziej rozwinie, że się obudzi. Chcieliśmy zaprezentować nasz rozwój i to, że nasz udział w rynku stale wzrasta. Po drugie, chcieliśmy pokazać klientom, którzy używają nasze maszyny, że nasza pozycja na rynku polskim, jak i również lokalnie na Śląsku, jest bardzo mocna. Maszyny, które prezentujemy, to przede wszystkim najbardziej rozpoznawalny sprzęt, czyli koparko-odwarka. Postanowiliśmy pokazać taką maszynę w akcji, stąd prezentacja maszyny 4CX, gdzie można zobaczyć na dynamicznym pokazie, jakie są możliwości tej maszyny. Service reprezentuje w Polsce kilku włoskich producentów maszyn budowlanych. Reprezentujemy koncerny RAM Europe, producenta maszyn dla służb zarządzania kryzysowego oraz służb komunalnych, głównie koparki ładowarki, ładowarki przegubowe, mini ładowarki, maszyny proste, zbudowane w oparciu o tradycyjne rozwiązania, gwarantujące maksymalną niezawodność oraz wytrzymałość maszyn. Ponadto oferujemy maszyny firmy Galmac, własność koncernu Tesmec, maszyny wielofunkcyjne typu koparki, koparko-ładowarki do zadań komunalnych, drogowych, z zerowym obrotem. Firma Amago istnieje ogólnie na rynku od 12 lat. Hyundaiem zajmujemy się od 4 lat. Jesteśmy dealerem na całą Polskę. Przyjechaliśmy tutaj na targi w Katowicach, żeby przedstawić ogólnie markę Hyundai.
Prezentujemy tutaj cztery maszyny: R250, ładowarkę HL770 i dwie koparki kołowe, 14 i 17 ton. Jestem przekonany, że sukces pierwszej edycji targów na pewno przyczyni się do wzrostu zainteresowania zarówno wystawców, jak i odwiedzających w latach następnych. Na pewno konieczność organizowania tego typu imprezy na Śląsku jest duża ze względu na infrastrukturę i potencjał regionu. Zapraszam na kolejną edycję już za rok na jesień w tym samym obiekcie, tylko z większą ilością wystawców.